Siemanko, dzisiaj pierwszy odcinek o tokarce ze złomu, w którym coś nam się uda. Ale oczywiście nie wszystko. Główne zadanie na dzisiaj to zdemontować tokarkę z podstawy i przerobić stół tak, żeby był mniejszy i bardziej ustawny oraz dorobić mu kółka. Robimy to przede wszystkim po to, żeby zaoszczędzić miejsce w warsztacie. Gigantyczna szafa sterownicza nie będzie nam potrzebna, ponieważ elektronika poszła bardzo do przodu, dzięki czemu całe sterowanie uda nam się zmieścić w dużo mniejszej szafie. Jeśli ktoś by chciał tą szafę, to w cenie złomu jest ona na OLX, a jeśli się nie sprzeda, to po prostu pójdzie na złom. Co prawda trochę szkoda, bo to jest kawał solidnej szafy, waży chyba ponad 60 kg, no ale jak widać wymaga również odświeżenia. Demontuję także wrzeciennik. Chodzi o to, żeby korpus był nieco lżejszy, gdy będziemy go zdejmować, ale także trzeba go dobrze wyczyścić i przygotować do montażu nowych łożysk. No i oczywiście, jak na każdym etapie demontażu tej maszyny muszę odkryć coś ciekawego. I co z tego, że powierzchnia przylgowa jest ładnie wyskrobana, skoro ktoś tutaj grzebał i rozwiercił fabryczne bazy. Ktoś zerwał również gwint, bo wkręcona jest sprężynka. Kto to ostatnio serwisował? Mhm. Ja. Za to mechanicy zostawili mi prezent, tam gdzie był wrzeciennik, znalazłem pierwszą rzecz, czyli taki śrubokręt. Potem znalazłem jeszcze kilka imbusów. Ktoś tam się musiał nieźle namęczyć. Ja też się muszę nieźle namęczyć. Przesuwam maszynę z miejsca na miejsce, ponieważ w tym garażu mam tylko ucho w suficie w jednym miejscu, i tylko tam jestem w stanie powiesić wciągarkę. Ale wszystko sobie dobrze przemyślałem. I mimo, że maszyna nie jest wcale lekka, to udało się to sprawnie zdemontować czyli korpus z tą blachą, bez wrzeciennika, bez suportu sam korpus waży 125 kg, szafa ważyła 66 kg. Dodatkowo, prawdopodobnie, przepłaciłem za transport, bo nie wydaje mi się, żeby ta maszyna ważyła 700 kg. A szukaliśmy takiego samochodu z rampą o takim dźwigu, jednak na podstawie tabliczki znamionowej z internetu, bo tutaj, jak widzieliście, waga nie była podana. Agnieszka czyści jakieś pozostałe komponenty mniejsze, a ja zdemontuję jeszcze tylko takie uszy, za które można było podnosić całą maszynę i biorę się za przeróbkę stołu. Gdybym miał wielki warsztat i nie żałował miejsca, to bym tej przeróbki oczywiście nie robił, bo to dużo pracy. Stosunkowo niewielki zysk powierzchni. No i jeszcze odchudzamy maszynę. Podstawa powinna być ciężka, a nie lekka, a tutaj odejmujemy jej sporo wagi. Ale warunki są, jakie są, sami widzicie. Niestety na takie poświęcenie muszę się zdecydować. Myślę, że jakaś wielka krzywda się maszynie nie stanie. Bo w internecie można znaleźć chyba fabryczne stoły Demforda, już z otwartymi bokami, takie mobilne na kółeczkach. No i na pewno dużo lżejsze niż ten, który tutaj widzimy na filmie. Już pomijam to miejsce na szafę sterowniczą, ale pod spodem też traciliśmy bardzo dużo miejsca, które można zagospodarować, chociażby na jakieś akcesoria i tego typu rzeczy. Muszę przyznać również, że waga stołu przerosła moje oczekiwania, ponieważ jest to ponad 120 kg. Już mamy ponad 300 kg, a przecież tutaj jeszcze było dużo więcej komponentów. Wszystkie osłony, wszystkie silniki, pompka chłodziwa, zbiornik, centralne smarowanie, wrzeciono, support obudowy i osłony. Całe sterowanie w szafie sterowniczej plus kable. Może jednak faktycznie waga powinna dochodzić do 700 kg? Nie wiem, w każdym razie w międzyczasie udało się rozciąć stolik i taką mniej więcej finalną długość nasz stolik będzie posiadał. Teraz musimy to wzmocnić. Przekalkulowałem sobie wszystko i wychodzi na to, że łatwiej będzie mi zrobić nową konstrukcję ze świeżych profili niż próbować odzyskiwać te stare, szczególnie że tam i tak część elementów była wykonana z zawiniętej blachy, co znacznie utrudniałoby tutaj odzyskanie tego, a tak pospawamy sobie ze świeżutkich profili, dotniemy i powinno to być szybciej, a na czasie nam zależy, ponieważ dopóki maszyna nie jest mobilna, no to nie mam pewności, że w razie czego będę mógł wjechać samochodem na kanał. Przy okazji widzicie też, że mini chińska spawarka nadal działa i nawet do takich prostych prac jak tutaj zdaje egzamin. Chociaż testów w Akademii Spawania na bezpieczeństwo i zgodność z normami na pewno by ta spawarka nie przeszła. Jeszcze tylko ostatnie dopasowanie profili, kilka szczepów i będziemy mogli spawać naszą konstrukcję już na gotowo. Aha, wcześniej jeszcze będę musiał dociąć jakieś grubsze blachy do mocowania kółek. Problem w tym, że kółka się spóźniają, a ja chcę tą konstrukcję skończyć jak najszybciej i tutaj będziemy musieli zaryzykować i wykonać otwory montażowe pod kółka na podstawie rysunku. Ostatnio jeszcze ktoś pytał w komentarzach, czy ta plazma ideala nadal mi działa. Jak widać na zasilaniu jednofazowym radzi sobie całkiem nieźle. To jest bodajże blacha 15. Pozdrowienia dla Pawła z Krakowa, bo to od niego były te odpady. I jak widać idealnie mi przypasowały, bo musiałem wykonać tylko jedno cięcie zamiast wycinać całe prostokąty. Najwyraźniej do Pawłów to w ogóle mam szczęście. Tutaj frezarka uratowana przez innego Pawła. Od huty. Trochę żeśmy ją naprawili, i jak widać, automatyczny przy przywierceniu działa i całkiem dobrze ułatwia robotę. Gwintujemy i pozostaje mieć nadzieję, że otwory, które są na rysunkach podane na aukcji, będą się zgadzać z rzeczywistymi otworami w kółkach. Na to uważajcie, jeżeli macie możliwość, nigdy nie wykonujcie takich rzeczy do przodu, dopóki nie macie danego produktu. Mówię tutaj o prowadnicach, wózkach, szynach. I właśnie też o kółeczkach, wiele razy zdarzyło mi się, że to co było na rysunkach technicznych na aukcjach potem nie odpowiadało temu co dostałem. Oczywiście, jeżeli będziecie kupować na przykład w Elezaganter, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko będzie tak jak trzeba, ale ja mówię tutaj o takich właśnie sklepach jak VIVOR. Czyli stosunkowo tanie chińskie produkty. Odchudzony stół mogłem przetransportować pod warsztat, gdzie mam migomat, więc już nie spawamy elektrodą, tylko radzimy sobie przy pomocy migomatu. Szybciej, łatwiej, nie trzeba czyścić szlaki, po prostu wygoda. W międzyczasie dotarła też farba. Zawsze sobie nagrywajcie otwieranie takich rzeczy jak farby, rozpuszczalniki tego typu produkty, bo to potrafi się otworzyć podczas transportu, jeżeli jest źle zapakowane. Wiecie, żeby ktoś wam potem nie zarzucił, że żeście sobie pomalowali jakiś płot, pół farby żeście zużyli, a teraz chcecie drugie pół zwrócić niby to na gwarancji. A powiedzcie mi jeszcze odnośnie tego odrdzewiacza. Używałem go podczas testów myjki ultradźwiękowej i całkiem sporo go zostało. Jak widzieliście, stół był w bardzo złym stanie, więc postanowiłem go użyć właśnie na tym stole, usunąłem luźną rdze. A to co zostało, zamalowałem wszystko tym odrdzewiaczem I podobno można malować bezpośrednio na taki stan, jaki widzicie. Nie trzeba go zmywać. No, jestem trochę zdziwiony, ale nic nie szkodzi mi zaryzykować. Używam podkładu epoksydowego najpierw, potem będzie też farba epoksydowa. Epoksydowa, dlatego, że mam tutaj kontakt z olejami, chłodziwem i tego typu rzeczami. No i zwykła farba, niestety, szybko bombluje, odchodzi, łuszczy się. A wolałbym jednak, żeby to malowanie pozostało, że tak powiem, dożywotnio. Dzięki temu, że jesień była ciepła, udało się malować na zewnątrz. No i oczywiście łaskawie w międzyczasie dotarły kółka. Na szczęście jestem z nich mega zadowolony są to całkiem solidne kółka no ale nie są tutaj te obudowy plastikowe tylko to jest jakiś odlew mam takie stópki do regulacji. Do poziomowania, więc jak sobie odjedziemy na to właściwe miejsce, to możemy potem dzięki takiej dźwigni z grzechotką ustawić te nóżki, wyregulować sobie poziom. I wtedy maszyna nie stoi już na kółkach, tylko właśnie na tych specjalnych wysuwanych stópkach. Chwilowo maszyna wraca z powrotem na gotowy stolik. Inne tokarki CNC, które zbudowałem, właśnie wam się wyświetlają na miniaturkach. Zapraszam do kliknięcia. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się na razie, hej.